Dobra, proszę Państwa, obejrzymy sobie, moim zdaniem przynajmniej, dość ciekawy tytuł, możliwe, że dość ciekawy film. Nie wiem. Aldona na Discordzie mi to podesłała. Jak wygląda ostatni dzień skazanych na śmierć? Bardzo ciekawy tytuł, moim zdaniem, bardzo ciekawa tematyka. Ja dam łapeczkę w górę, damy komentarz, chociaż jeszcze cię nie znam, to tak. Mam nadzieję, że nie ukradłeś tego filmu z zagranicy. I mam nadzieję, że nie wkurwiłeś się, że ja kradnę ci ten materiał. Cynk. Kropka. Dziękuję. Jak zwykle, wiecie, tradycji staje się zadość. Zawsze musi być jakiś popoprany komentarz, który nikt nie zrozumie, chyba że obejrzy początek materiału. To będzie moja tradycja. Mówię wam, podoba mi się to. Tylko że gorzej, jak ktoś tam, wiecie, przeczyta i powie, kurwa, walnięty, nie? Życia osób skazanych na śmierć jest ostatni. Czekajcie, jeszcze raz. Ostatni dzień życia osób skazanych na śmierć jest złożonym i emocjonalnym procesem. Ta dramatyczna i kontrowersyjna kwestia porusza głębokie pytania etyczne, prawne i humanitarne. Ja uważam, że jeżeli chodzi o karę śmierci, to czy ona powinna być? Z jednej strony uważam, że tak, ale dla osób takich, wiecie, seryjnych morderców, co zimną krwią zabijają ludzi, zrobili coś innego też, z zimną krwią, no nie wiem, bomby podkładają, czy coś w stylu śmierć na miejscu, bo to wydaje mi się, że najbardziej. Ale z drugiej strony budzi się we mnie taki inny głos, który mówi, wykorzystaj tych skurwysynów do samego końca, do ostatniej kropli w krwi, czyli wdyrby ich w kajdany i zapierdalać do końca życia w jakiejś, kurwa, nie wiem, hurtowni czy czymś. Po prostu zapieprzeć w normalnych takich warunkach, wiecie, w normalnych, nie? Ale wiecie, o co mi chodzi? Zapieprzać, po prostu zapieprzać, nie wiem, na rzecz państwa, na rzecz poszkodowanych, którym zrobiłeś krzywdę, czy coś w tym stylu. To takie dwa głosy u mnie są. Jedne, żeby się pozbyć, bo to są śmiecie tak naprawdę, a nie ludzie. Jeżeli z zimną krwią zabijasz ludzi na prawo i lewo, to nie jesteś człowiekiem. Więc ciebie out, albo ciebie do jakiejś, kurwa, kopalni. I zapieprzać na rzecz państwa. Niech się przydadzą, nie? Moim zdaniem nikt nie powinien decydować, kto ma żyć, a kto nie. Ale jeżeli masz seryjnego mordercę, to on już zadecydował, kto ma żyć, a kto nie ma żyć, bo pozabijał wielu ludzi, nie? Ja mówię o mordercach seryjnych. Nie jakiś tam, wiesz. Więc wydaje mi się, że akurat ta kwestia jest u mnie taka jak mówię, nie? Ostatnich godzin przed egzekucją, procedury mające na celu przygotowanie skazanych do ostatniej chwili ich życia są zarówno rygorystyczne, jak i pełne rutyny. A sporo seryjnych mord woleliby umrzeć, więc dajesz im to, co chce. No słuchaj, ja nie jestem, kurwa, nieomylnym człowiekiem, tak? Ja po prostu mam takie dwa głosy. Z jednej strony mówię, że tak, a z drugiej strony wolałbym, żeby zapieprzali po prostu w jakichś kopalniach czy coś w stylu, nie? Po prostu takich ludzi nie powinno się dawać do społeczeństwa, skoro mordują na prawo i lewo. Nowej formalności. W tym czasie osoby te stają przed ogromnymi dylematami emocjonalnymi i psychologicznymi. Społeczeństwo i organy ścigania również zmagają się z konsekwencjami moralnymi i etycznymi, które niesie ze sobą wykonanie kary najwyższej. No, jak mamy typa, który zabija ludzi na prawo i lewo, potem tnieje i sobie zjada, nie, kanibala, i morduje sobie niewinnych ludzi, czasem też dzieci, no to przepraszam was bardzo, ale albo on zasługuje na śmierć, albo dożywocie w jakiejś kopalni po prostu i żeby zapieprzał. Ja innej możliwości nie widzę. Ted Bundy to seryjny morderca, który spędził ostatnie chwile w celi śmierci więzienia stanowego w Starke na Florydzie. Jego ostatni dzień życia, przypadający na 24 stycznia 1989 rok, stanowił kulminację jednej z najbardziej mrocznych sag w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Dzień ten rozpoczął się dla niego bardzo wcześnie. Mimo nadchodzącej egzekucji,
zachował spokój, co było zgodne z jego ogólnym zachowaniem podczas pobytu w celi śmierci. Bundy był skupiony, spokojny, a według relacji świadków nawet uprzejmy wobec personelu więziennego. Ostatni posiłek, który sobie wybrał, był typowy dla amerykańskiej kuchni. Stek, jajka sadzone, chleb tostowy i ziemniaki typu hash browns. To proste danie wydawało się odzwierciedlać jego próbę zachowania pewnej normalności w obliczu nadchodzącej śmierci. Bundy odrzucił tradycyjny deser, lody waniliowe, co mogło symbolizować jego ostateczną rezygnację z prób przedłużenia życia. W ostatnich godzinach Bundy przyjął również wizytę duchownego. Rozmowy te były skupione na duchowych przygotowaniach do śmierci, choć szczegółów tych rozmów nigdy nie ujawniono publicznie. Jest znane, że Bundy, mimo początkowego zaprzeczania, przyznał się w tych ostatnich dniach do wielu niewyjaśnionych dotąd zbrodni, co można interpretować jako jego próbę oczyszczenia sumienia przed śmiercią. Reakcja mediów na egzekucję Bundy'ego była ogromna. Reporterzy z całego kraju zjechali do Stark, aby relacjonować wydarzenie. Transmisje na żywo, analizy ekspertów i nieustanne aktualizacje... To są ludzie skrzywdzeni psychicznie i kara śmierci nie powstrzyma ich przed popełnieniem przestępstw. Tak to nie działa. Co? Jeżeli gościa zabijasz, to przestępstwa z jego ręki już nie ma. On już więcej krzywdy nie zrobi nikomu, to jak kurwa nie zatrzyma? ...realizacje dominowały w programach telewizyjnych. Media skupiały się nie tylko na samym Bundy i jego zbrodniach, ale także na debacie dotyczącej kary śmierci. Wiele stacji przeprowadzało wywiady z przeciwnikami i zwolennikami egzekucji, co potęgowało społeczne napięcie. Zewnętrzne reakcje... No tak, no jest to, wiecie, no ciężki temat tak naprawdę. Czy my jesteśmy... Wiecie, no bo ja mówię, no mówię, mam dwa głosy. Z jednej strony uważam, że powinny być dla takich seryjnych morderców, a z drugiej strony zakopałbym ich po prostu w kajdany, znaczy wziąłbym je w kajdany i ich pracować do końca życia, nie? Aż się nie wykończą, żeby był jakaś pożytek z nich. Ale no mówię, no to takie dwa głosy u mnie siedzą. Były równie intensywne. Przed więzieniem zgromadził się tłum, który śledził odliczanie do egzekucji. Niektórzy wyrażali ulgę i zadowolenie, że sprawiedliwość w końcu zwyciężyła. Inni protestowali przeciwko zastosowaniu kary śmierci, trzymając transparenty i wznosząc okrzyki. Gdy nadeszła godzina egzekucji, Bundy został zaprowadzony do komory egzekucyjnej, gdzie jego życie zakończono na krześle Lilka pewnie miała na myśli, że strach przed karą śmierci ich nie odstraszy przed popełnieniem zbrodni. Nie, no to oczywiste, nie? To jest, chociaż różnie bywa, niektórzy będą się bali, nie? Ale to wiecie, to zależy od człowieka. My jesteśmy, cholera jasna, ludzie są zbyt skomplikowani, a każdy jest inny. Nie ma drugiego takiego samego człowieka, nie? Nie ma dwóch takich samych na świecie ludzi. Więc cholera jasna, ciężko by było, jednych to odstraszy, drugich to nie odstraszy. No ale mówię, ja mam takie dwa głosy. Jeżeli byłabyś kara śmierci w więzieniach, nie protestowałbym. Jeżeli natomiast by nie było tej kary śmierci w więzieniach, nie protestowałbym, tylko wolałbym też, żeby nie leżeli za podatki i żyli sobie za podatki, tylko żeby pracowali sami na siebie, nie? Jakąś karę odbywali. Chodzi mi o to, że tacy zwyrodnialcy nie będą się bali na przykład krzesła elektrycznego. No, to tak. Elektrycznym o nazwie Old Sparky. I co, chodziło o to, że kary śmierci kiedyś służyły za odstraszacze, a tak naprawdę ludzie chorzy psychicznie, którzy dopuszczają się zbrodni, rzadko boją się konsekwencji, bo o nich nie myślą. Ale tak, no to tak, no. Ale mówię, to też jednych odstraszy, drugich nie. Niektórzy mają problemy psychicznie, inni nie. Ale niektórych odstraszy kara śmierci mimo wszystko w dzisiejszych czasach, nie? Odstraszy cię to, żebyś kogoś zabił. A innych to nie odstraszy. No to taki świat. Ale na pewno nie odstrasza to, że dostaniesz 15 albo maksymalnie 25 lat i będziesz se żył, kurwa, w tym, w więzieniu za kasę podatników. No to jak cię to odstraszy seryjnego mordercę, no raczej nie. Jego ostatnie słowa, w których mówił o miłości i pokoju, były sprzeczne z brutalnością jego zbrodni, co dodatkowo zaintrygowało i zaszokowało obserwatorów. Ted Bundy był jednym z najbardziej notorycznych seryjnych morderców w historii Stanów Zjednoczonych,
a jego egzekucja stanowiła ważny moment w amerykańskim prawie karnym i debacie publicznej. Aileen Wuornos to skazana seryjna morderczyni, która spędziła swój ostatni dzień życia w celi śmierci Florida State Prison. Jej przypadek wzbudził wiele emocji ze względu na trudne życiorysy i brutalność popełnionych zbrodni. W dniu 9 października 2002 roku zbliżała się godzina jej egzekucji, a Wuornos pokazywała mieszankę rezolucji i spokoju, jakiego nie obserwowano wcześniej. W ostatnich dniach przed egzekucją Wuornos miała możliwość spędzenia czasu na rozmowach z duchownym i ostatnich wizytach bliskich osób. Niektóre źródła sugerują, że odrzuciła wiele z tych możliwości, wybierając samotność i introspekcję. Odmówiła także przyjęcia specjalnego posiłku na życzenie, który jest tradycyjnie oferowany skazanym na śmierć. Zamiast tego zdecydowała się na hamburgera i frytki z kantyny więziennej, co było prostym i nieceremonialnym wyborem. Wuornos spędziła ostatnie godziny w swojej... Jej ostatnie dni, jej wybór, nie? Jak ktoś morduje to, co to ma coś z głową, ta kara śmierci się nie... To kara śmierci się nie boją. Nie no, niby tak, niby nie. Różnie, nie? Nie uważasz, cynku, że kary śmierci to zbyt łatwe pozbycie się problemu, zbyt lajtowe? Czy ja uważam, że to jest lajtowe pozbycie się problemu? No, moim zdaniem czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze, ale tu mówimy o życiu człowieka. Natomiast dla mnie osoba, która morduje na prawo i lewo innych ludzi, nie jest człowiekiem, więc nie traktujmy go jak człowieka. To nie jest człowiek dla mnie, nie? Nie rozumiem w ogóle takiego, że no dobra, chcecie, wiecie, bo to jest lajtowe. Okej, dobra, no to tak naprawdę to wychodzi na to, że ja bardziej humanitarnie jestem bardziej humanitarny, bo chcę mu zakończyć cierpienie i łażenie po tym, żeby to nie był jakiś problem dla całego świata, nie? A wy chcecie mu robić męki, nie? To też czy to jest humanitarne, bo na przykład moja druga strona mówi mi, że wysyłać takich ludzi do bardzo ciężkich prac i niech zapieprzają na rzecz państwa, na rzecz poszkodowanych, bo dlaczego państwo ma utrzymywać takich osobników, nie? To tyle, ile ludzi, tyle opinii, wydaje mi się. Mówię, ja mam dwa głosy. Nie protestowałbym, jakby była kara śmierci. Nie protestowałbym, jakby jej nie było. Natomiast wtedy ja uważam, teraz uważam, że powinno być tak, że ci ludzie powinni pracować na rzecz państwa, na rzecz ludzi poszkodowanych, na rodziny poszkodowanych, jeżeli ten... Mówię tu o seryjnych mordercach. Nie mówię tu o ludziach, którzy się obronili i kogoś zabili, czy coś w tym stylu, bo to nie o to chodzi, nie? ...o jej celi, gdzie większość czasu poświęcała na oglądanie telewizji. To był dla niej sposób na oderwanie się od rzeczywistości, choć z pewnością był to również czas na refleksję nad swoim życiem i zbliżającym się końcem. Gdy nadeszła pora, Wuornos została zaprowadzona do pomieszczenia egzekucyjnego. Procedura egzekucji za pomocą iniekcji trującej przebiegła bez zakłóceń. Aileen Wuornos w swoich ostatnich słowach wyraziła przekonanie o swojej niewinności w kontekście nadprzyrodzonych sił, twierdząc, że jest niewinnie oskarżona i że spotka się z Bogiem. Jej śmierć była końcem tragicznego łańcucha zdarzeń, które rozpoczęły się już w młodości, pełnej nadużyć i trudności. Wuornos często mówiła o swoich motywacjach i przeszłości, które, jak twierdziła, wpłynęły na jej późniejsze działania. Mimo że była jedną z niewielu kobiet, na której wykonano karę śmierci w USA, jej historia i motywy były analizowane przez prawników, psychologów i kryminologów w kontekście dyskusji o naturze zła i społecznych aspektach karania. Wuornos została stracona, ale pozostawiła po sobie wiele pytań dotyczących systemu sądowego, opieki społecznej i etyki stosowania kary śmierci. John Wayne Gacy, to znany również jako clown morderca, spędził swój ostatni dzień w Illinois Stateville Correctional clown Center. Clown morderca? Kurwa. Powiem wam szczerze, zawsze clowny mnie przerażały. Tu gdzie mamy clowna mordercę, nie? Z
skazany na śmierć za zamordowanie 33 młodych mężczyzn i chłopców. Co, kurwa? 33 osoby zabił! No nie! Co to popierdoleniec? Jego ostatnie chwile... To nie człowiek dla mnie. Nie no, sorry, ale dla mnie to nie jest człowiek. Jak i cała jego zbrodnicza historia stanowiły przestrogę dla społeczeństwa. 33 osoby! 33 osoby! Pistu! Potem intensywnych badań kryminologicznych i psychologicznych. Gacy był skazany na śmierć przez zastrzyk trujący, a jego egzekucja została zaplanowana na 10 maja 1994 roku. Ten dzień był dla niego pełen symbolicznych gestów i osobistych refleksji. Na swój ostatni posiłek Gacy zamówił obfite danie, które składało się z KFC, ulubiona marka kurczaków Gacy'ego, frytek i dużych porcji truskawek. To była nie tylko metafora jego życiowych przyjemności, ale również ukłon w stronę jego przeszłości, kiedy prowadził 3 restauracje KFC w Waterloo, Iowa. Czemu tak dziwnie gadasz, KFC? W trakcie ostatnich godzin swojego życia Gacy przyjął również wizytę duchownego, z którym prowadził długie rozmowy. Jakiś ten AI gada, tak? Światowa topa. To nie jest realny głos, to jakiś AI. Wcześniej przyznał się do swoich zbrodni i często opowiadał o swoim życiu podczas procesu sądowego i pobytu w więzieniu. Jego rozmowy z kapelanem prawdopodobnie koncentrowały się na... Tak, AI, cynk, ta AI gada? Okej. Ale dobry AI, powiem wam szczerze. Dobrze się słucha. Poszukiwaniu wybaczenia i spokoju duchowego, mimo iż publicznie rzadko wyrażał skruchę. W ostatnich chwilach przed egzekucją John Wayne Gacy pozostał stosunkowo spokojny. Gdy przyszedł czas na ostateczne kroki do komory egzekucyjnej, zachował opanowanie, które było charakterystyczne dla jego postawy podczas procesu. Kurwa! W ostatnich ale powiem wam szczerze, że oni wszyscy są opanowani. To chyba trzeba być takim opanowanym człowiekiem, żeby być seryjnym mordercą. No, idziesz, właśnie zaraz umrzesz, nie? Jesteś świadomy tego, że zaraz umrzesz, że zaraz ci wstrzykną coś i ciebie nie ma. Umierasz. A ty jesteś spokojny, jesteś opanowany, jesteś kulturalny. To nie jest, kurwa, normalne, wydaje mi się. Wydaje mi się, że każdy, no, każdy człowiek raczej jakieś łzy, jakaś melancholia by się włączyła, nie wiem, jakiś strach, niepokój, no cokolwiek, a tu nie, opanowanie i ten, no ja pierdolę, no. W słowach skierowanych do strażników i obserwatorów wyraził swoje ostatnie przemyślenia, które jednak nie były relacjonowane jako wyrazy skruchy czy przeprosiny dla rodzin ofiar. Egzekucja Gacy'ego przebiegła zgodnie z procedurami, a śmierć nastąpiła szybko po podaniu śmiertelnego zastrzyku. Śmierć Gacy'ego zamknęła rozdział jednej z najbardziej niepokojących spraw kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych, ale pozostawiła wiele nierozwiązanych pytań dotyczących motywacji, psychologii i systemu sprawiedliwości, który pozwolił Gacy'emu na tak długie unikanie odpowiedzialności. A w pizdu, 33 osoby, no ja sobie robił. Timothy McVeigh to mężczyzna odpowiedzialny za zamach bombowy w Oklahoma City w 1995 roku, który zabił 168 osób i ranił setki innych. Co kurwa, co agent, to gorzej. No ej, no nie. Typ pozbawił życia 160 paru osobom. Ja pierdzielę. Nie, no kurwa, no. Albo, no. 160 parę osób zginęło przez chuja, nie? No nie, no gdzie? No to kara śmierci to jest, kurwa, aż... To rzeczywiście to jest za mało, jak dla mnie, nie? Normalnie do kopalni bym go, kurwa, wysłał. Niech zapierdala. No ja pierdzielę. Boże. Ostatni dzień w federalnym więzieniu Terre Haute w Indianie. Jego egzekucja, która miała miejsce 11 czerwca 2001 roku, była jedną z najbardziej kontrowersyjnych i obserwowanych w nowoczesnej historii Stanów Zjednoczonych. Skurwysyn podłożył taką bo... pierdolę. W trakcie ostatnich godzin życia McVeigh pozostał spokojny i wycofany.
Jego postawa w ostatni dzień była spójna z jego ogólną postawą. A każdy jest od taki sam, nie? Aresztowania. Każdy jest taki sam. Wyrażał przekonanie o słuszności swoich działań, argumentując, że były one politycznym protestem przeciwko rządowi federalnemu. McVeigh unikał większych emocjonalnych wybuchów, a swoje ostatnie chwile spędził w izolacji, kontemplując swoje życie i decyzje. Na swój ostatni posiłek McVeigh wybrał coś prostego. Dwie gałki lodów waniliowych. To proste danie było dalekie od tradycyjnych, obfitych, ostatnich posiłków, które często wybierają skazańcy. Wybór ten może być odbierany jako wyraz jego obojętności na nadchodzącą śmierć lub próbę zachowania pewnej kontroli nad ostatnimi aspektami swojego życia. Zamiast spędzać czas na... Na mój ostatni posiłek wybrałbym schabowy, ziemniaczki i mizeria. A, i kompot jeszcze do tego. Polskie, tradycyjne danie. W rozmowach z duchownymi czy bliskimi McVeigh wybrał samotność, co było zgodne z jego introwertycznym charakterem. Nie, no to ja takiego człowieka to ja bym nawet nie zabił, bo to szkoda. Ja bym go, kurwa, wysłał do jakiejś kopalni. Do jakichś ciężkich robót. Niech zapierdala na rzecz państwa po prostu. Albo na rzecz osób, rodzin poszkodowanych po prostu. No bo co? Dlaczego on ma umierać o tako stryczek i już? Nie! Aż normalnie, no nie, no kurwa, 160 osób. Nie skorzystał z możliwości odwiedzin rodziny czy przyjaciół, co jeszcze bardziej podkreślało jego izolację i determinację. Masakra. W ostatnich godzinach przed egzekucją McVeigh został przeniesiony do specjalnej celi przygotowawczej blisko komory egzekucyjnej. Zgodnie z procedurami został ubrany w więzienny strój i przygotowany do zastrzyku trującego. Wszystko odbyło się w atmosferze profesjonalizmu i spokoju, bez niepotrzebnych emocji czy dramatyzmu, co było odzwierciedleniem chłodnego podejścia McVeigha do własnej śmierci. Jego ostatnie słowa, choć nie zawierały przeprosin ani wyrazów skruchy, były refleksyjne i skupione na jego ideologicznym przesłaniu. McVeigh w ostatniej chwili powiedział: „Jestem panem mojego losu, jestem kapitanem mojej duszy”. To podkreślało jego przekonanie o własnej odpowiedzialności i kontroli nad swoim życiem aż do ostatniego momentu. Ja pierdolę, oni wszyscy są tacy sami, nie? Oni wszyscy są tacy sami, zimni, opanowani, w pizdę opanowani, niebywałe po prostu, niebywałe. Najpierw powinni go torturować, później ja bym go nie torturował, ja bym go po prostu wjebał do jakiejś kopalni, niech zapieprza, po prostu niech zapieprza. Na rzecz tego państwa, nie? Jestem panem mojego losu, jestem kapitanem mojej duszy. No, niby ta. Znaczy, czy panem jest swojego losu? Zabił ludzi i został zabity przez ludzi, nie? Jakby nie patrzeć. Czy panem jest swojego losu? Został... No w sumie może można to interpretować w ten sposób, że wiedział o tym, że go to czeka, nie? A gdy zabraknie mi w piecu koksu, odmarzną mi uszy. Koksu? Piecu? Polza, ty poetą kurwa się robić, widzę. Przecież wiadomo, że tacy ludzie nie wyrażą skruchy. A, gdzieś człowiek się łudzi, że jednak troszkę chociaż dadzą radę, nie? Carla Faye Tucker to kobieta, która została skazana na śmierć za brutalne morderstwa. Spędziła swój ostatni dzień w więzieniu Mountain... Nie wygląda na morderczynię. ...View Unit w Gatesville w stanie Texas. Jej egzekucja, która miała miejsce 3 lutego 1998 roku, zwróciła na siebie uwagę międzynarodowych mediów oraz wywołała szeroką debatę na temat roli kobiety w systemie karnym i etyki kary śmierci. Tucker była pierwszą kobietą... Ludzie się zastanawiali, czy mężczyzna... To dobrze, że mężczyzna umiera w ten, ale jak... Czemu kobiety muszą umierać? Tak? To była taka debata? ...soną w Teksasie od ponad 135 lat. Carla Faye Tucker przeszła znaczącą przemianę podczas pobytu w więzieniu, stając się urodzoną na nowo chrześcijanką, co miało duży wpływ na jej ostatnie dni.
spędziła wiele czasu na modlitwie i rozmowach z duchownymi, a jeśli co było widoczne także w jej ostatnim dniu. Ach, niech spierdala nas. Tej tu mi w ogóle nie szkoda, nie? Tucker była spokojna i skupiona, wykorzystując czas na duchowe przygotowanie do śmierci. Wiecie co? Dla mnie to jest troszeczkę chore, że dopiero sobie pozabijała jakieś parę osób, po czym sobie siedzi w więzieniu i ona sobie uznaje, dobra, będę duchowną, nie? I chuj. Ja jestem duchowną, jestem oświeconą, jestem wspaniałą. Ach, w pizdu z takimi ludźmi. Było zgodne nie lubię z jej przekonaniami religijnymi. Na swój ostatni posiłek Tucker wybrała skromne danie składające się z banana, brzoskwini i sałatki ogórkowej. Jej wybór odzwierciedlał zmiany w jej życiu oraz odrzucenie wcześniejszych przyjemności świata materialnego na rzecz prostoty. W ostatnich godzinach życia Tucker została odwiedzona przez bliskich przyjaciół oraz duchownych, którzy wspierali ją duchowo. Te wizyty były dla niej źródłem pociechy i siły. Członkowie rodziny ofiar również byli obecni, a ich emocje były mieszane. Od gniewu po wybaczenie, co dodawało dramatyzmu tym chwilom. Podczas przenoszenia do komory egzekucyjnej Tucker była spokojna. Świadkowie opisywali, jak podczas ostatnich chwil utrzymywała kontakt wzrokowy z kapelanem i wyraziła swoje ostatnie słowa, które były wyrazem nadziei na spotkanie z Jezusem i pokój po śmierci. Mówiła o swojej wierze w zbawienie i miłosierdzie Boże, co miało duży wpływ na obecnych. Egzekucja Carly Faye Tucker, przeprowadzona za pomocą iniekcji trującej, przebiegła bez zakłóceń. Jej śmierć była momentem refleksji dla wielu obserwatorów i krytyków kary śmierci. Oni tu nagrywali? Zwłaszcza w kontekście możliwości rehabilitacji i przemiany osoby skazanej. A łatwo się zmienić pod sam Ronnie koniec, Lee Gardner to skazany na śmierć za morderstwo podczas próby ucieczki z sądu w 1985 roku spędził swoje ostatnie chwile w Utah State Prison. Jego egzekucja, która odbyła się 18 czerwca 2010 roku, była szczególnie znamienna, gdyż zdecydował się na śmierć przez rozstrzelanie. Metodę rzadko stosowaną i kontrowersyjną. W dniach poprzedzających egzekucję, Gardner wyraził chęć spędzenia czasu na działaniach, które przynosiły mu spokój. Jego ostatnie dni były wypełnione spokojem i refleksją. Zdecydował się na oglądanie trylogii Władca Pierścieni, co, jak sam stwierdził, pozwoliło mu odpłynąć do innego świata. Szanuję akurat taką decyzję, z racji tego, że bardzo lubię. Gardner wybrał także swój ostatni posiłek, który składał się z homara, steka, ciasta jabłkowego oraz lodów waniliowych. To bogate i obfite danie odzwierciedlało jego próbę czerpania przyjemności z ostatnich chwil życia. Było to w pewnym sensie symboliczne pożegnanie ze światem, w którym mógł cieszyć się takimi przyjemnościami. W trakcie ostatniego dnia Gardner spędził czas na medytacji i rozmowach z duchownym, co było dla niego ważnym elementem przygotowania do... czemu rozstrzelanie? Brutalne. ...śmierci. Jego zachowanie było spokojne i zdecydowane, co świadczyło o jego gotowości na przyjęcie kary. Przed egzekucją Gardner miał możliwość wygłoszenia ostatnich słów. Jego wypowiedzi były krótkie i koncentrowały się na życzeniach dla rodziny i przyjaciół, aby pamiętali go jako człowieka, a nie tylko jako skazanego na śmierć. Wyraził nadzieję, że jego śmierć przyniesie jakąś formę rozwiązania dla rodzin ofiar. Egzekucja przez rozstrzelanie jest rzadkością w nowoczesnym systemie karnym, co sprawia, że ostatnie chwile Gardnera były jeszcze bardziej naświetlane. Skazańca przywiązano do krzesła w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, a serce oznaczono celownikiem, aby strzały były śmiertelne. 5 strzelców oddało strzały, z czego 4 kule trafiły bezpośrednio w serce Gardnera, co szybko zakończyło jego życie. Tak, nie chciałbym być rozstrzelany, już bym wolał sobie, żeby mieć coś strzyknęli po prostu. Wolałbym sobie odpłynąć i umrzeć, a nie kurwa być rozstrzelanym. Matko jedyna. Stanley Tookie Williams to współzałożyciel gangu Creeps, który przeszedł głęboką przemianę podczas pobytu w więzieniu San Quentin State Prison. Skazany na karę śmierci za serię brutalnych morderstw, w więzieniu stał się działaczem na rzecz pokoju i przeciwdziałania przemocy gangowej. Jego ostatnie Proszę. Nie lubię takich ludzi, Boż, kochany. Już wolę tych seryjnych morderców, co wiecie. Trzymają się swoich zasad, jak już mają te zasady, zabijali ludzie, to się trzymają ich.
chwilę. Tak ich ten, a tutaj pierdoli mi o duchowości. Grudnia 2005 roku były przepełnione spokojem i refleksją. W dniu egzekucji Williams zachował stoicki spokój. Jego decyzja o odrzuceniu specjalnego posiłku na życzenie na rzecz standardowego menu więziennego była interpretowana jako symboliczne odrzucenie przeszłości i akceptacja jego obecnego stanu. Odmówił przyjęcia steku czy lodów, co było częstym wyborem wśród skazanych, wybierając zamiast tego skromne i zwykłe jedzenie. Williams spędził swój ostatni dzień na głębokich rozmowach z duchownym i przyjmowaniu pożegnań od bliskich przyjaciół i aktywistów. Wśród odwiedzających były znane postacie z życia publicznego, które wspierały jego przemianę i publicznie apelowały o zamianę jego wyroku na dożywocie. Te momenty były pełne emocjonalnych wymian, gdzie Williams dzielił się swoimi refleksjami na temat życia, przemiany i nadziei na przyszłość. Przyjmując śmierć z godnością, Williams wykorzystał swoje ostatnie słowa, aby podkreślić przesłanie, które stało się centralnym punktem jego działalności w ostatnich latach życia – potrzebę walki z przemocą wśród młodzieży i nadzieję na kontynuację jego pracy. Wyraził także prośbę o przebaczenie i apel o miłosierdzie. Jego egzekucja, przeprowadzona przez iniekcję trującą, odbyła się w atmosferze spokoju, a Williams pozostał opanowany do ostatnich chwil. Śmierć Williamsa nie tylko zakończyła jego życie, ale również zintensyfikowała debatę na temat kary śmierci. Patrzcie, jaki YouTube jest posarany. Ani razu nie wspomina się tu o szczególnych zbrodni dokonanych przez sprawców, a to mega ciekawe. Podaje się tylko ilość ofiar i koniec, za to non-stop słyszy się o tym, co skazani jedli. No. Znaczy, no, wiesz. Mogliby powiedzieć, co zrobili akurat tym ludziom, nie? To fakt. Rehabilitacji przestępców i możliwości... No bo mówię, no inaczej troszkę się traktuje, wydaje mi się, jakiegoś gościa, który się obronił i zabił tam kilka osób, bo nie wiem, strzelanina była i strzelali do niego, więc on strzelał i zabił kilka osób. A inaczej się traktuje gościa, który, nie wiem, zabił 30 osób, kurwa, pociachał ich z totalnym okrucieństwem albo zeżar ich, bo też tacy psycholeści są. No to trochę inaczej, no a tutaj jest, wiesz... Jaki ten? Co jedli ostatni skazani? No trochę jest taki. Zmiany nawet najbardziej zatwardziałych skazanych. Stanley Tuki Williams do końca... Żeby nie było demonetyzacji z materiału o seryjnych mordercach, robi się materiał a la Książulo czy Magda Gessler. Aha, czyli żeby kaskę wziąć. No czaj, no każdy chce zarabiać, nie? No ale bez przesady. Życia pozostał postacią kontrowersyjną, ale jednocześnie inspirującą dla wielu osób. Zarówno wewnątrz, jak i poza murami więzienia. Ricky Ray Rector to skazaniec, którego egzekucja w Arkansas w 1992 roku wywołała szeroką dyskusję na temat etyki stosowania kary śmierci, szczególnie w przypadkach osób z poważnymi uszkodzeniami mózgu. Rector, który w 1981 roku zamordował policjanta, próbował popełnić samobójstwo, strzelając sobie w głowę, co spowodowało trwałe i znaczące uszkodzenie jego funkcji poznawczych. W dniu jego egzekucji, 4 stycznia 1992 roku, rektor wykazywał tylko ograniczone zrozumienie swojej sytuacji. Według relacji świadków, jego zdolność do pojmowania rzeczywistości była znacznie ograniczona. Nie rozumiał, co oznacza egzekucja, ani nie był w stanie przyswoić informacji o swojej bliskiej śmierci. Jego ostatni dzień w więzieniu Cummins Unit przeszedł w atmosferze melancholii i kontrowersji, podkreślając tragiczne konsekwencje jego próby samobójczej. Na swój ostatni posiłek rektor zamówił stek, kurczaka smażonego, ciasto czekoladowe oraz napój owocowy, posiłek, który konsumował z widoczną nieświadomością nadchodzącej egzekucji. Zgłaszano, że zostawił deser, mówiąc, że zje go później, co było postrzegane jako smutne świadectwo jego niezrozumienia sytuacji. W ostatnich godzinach rektor był spokojny i oddany rutynowym czynnościom. Nie wyrażał żadnych emocji ani refleksji dotyczących swojego losu. Spotkanie z duchownym również nie przyniosło żadnych przejawów świadomości lub zrozumienia tego, co miało nastąpić. Gdy przyszedł czas na egzekucję, rektor został zaprowadzony do komory egzekucyjnej,
gdzie przeprowadzono ją za pomocą iniekcji trującej. Jego śmierć wywołała liczne pytania dotyczące moralności wykonywania kary śmierci na osobach z niepełnosprawnościami umysłowymi oraz zdolności sądów do adekwatnego oceniania kompetencji skazanych. Egzekucja Rickiego Raya Rectora pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych przypadków w historii amerykańskiego systemu karnego, symbolizując głębokie etyczne i prawne wyzwania związane z karą śmierci. No już? Okej. No co ja mogę wam powiedzieć? Spoko materiał, ale mogliby trochę rzeczywiście powiedzieć, tak jak Polsat napisał, że co zrobili ci więźniowie z tymi ludźmi, chociaż tam jak bomba, to wiadomo co zrobili, no bombę podsadzili, nie? No i zginęło tam 160 osób od tego gościa, Popa Prańca. No, ale spoko materiał, jak na AI, dobry.